Hej, witajcie. Karierowy wtorek. Aha. Cały czas się zastanawiam, jak gdyby, jak w tej ciężkiej sytuacji mówić w ogóle o karierze, bo jest to cholernie skomplikowane z punktu widzenia kogoś, kto nie rozumie drugiej osoby. Bo na przykład ja, jak gdyby, odpukać w dalszym ciągu pracuję, natomiast widzę coraz więcej osób, które tej pracy już nie mają i szukają czegoś nowego i rozglądają się. Zacząłem się zastanawiać, jak gdyby, czego szukamy, jak gdyby, co stoi jak gdyby, odpowiedzią na kryzys, jeżeli chodzi o to, co nas interesuje, jeżeli chodzi o pracę i o karierę. I wczoraj wszedłem sobie na Google Trends, żeby zobaczyć, co łączy się z frazą kariera w wyszukiwarce, jakie są popularne, jakie są popularne słowa uzupełniające, jak gdyby, wpisywanie kariera w wyszukiwarkę. I pomijając, jak gdyby, gry komputerowe, bo kariera w FIFA na przykład, to pojawiło się tam pięć firm, które tworzą pewnego rodzaju schemat, tudzież wzór, czy pewnego rodzaju prawidłowość dotyczącą tego, czego szukamy w czasie takim, jak jest. I być może to jest też odpowiedź na to, jak na przyszłość planować pewne swoje kroki, elementy kariery związane z tym, żeby zachować to bezpieczeństwo jak najbardziej. Bo kiedy sprawdziłem i wynotowałem sobie pięć firm, które wyszukują się z frazą kariera, czyli kariera firm X, kariera Y, to okazuje się, że jest to Biedronka, Pepco, PKP, Hebe i Rossmann. Te pięć firm łączy ze sobą kilka elementów, prawda? Pierwsze to już ta wspomniana stabilność, bo są to duże firmy, które jak gdyby znamy jako konsumenci, prawda? I uważamy, że te duże firmy przetrwają kryzys. To jest jedna rzecz. Obojętnie, czy jest to pewne, czy nie. Druga rzecz. Większość z tych firm funkcjonuje w dużym rozproszeniu na całym obszarze Polski, czyli to zapytanie jest spójne zarówno dla kogoś, kto jest w dużym mieście, jak i dla kogoś, kto jest w małej miejscowości, prawda? Bo te firmy budują swoje placówki, swoje sklepy, swoje salony na całym terenie Polski, więc każdy mniej lub bardziej ma z nimi do czynienia. I w końcu jest ta trzecia rzecz, ta stabilność, o której powiedziałem, czyli przeświadczenie nasze, że w najcięższych czasach te największe firmy poradzą sobie najlepiej. I teraz, jak gdyby, jak powinno się to odnosić do naszej kariery, do naszego planowania zarządzania karierą, tak naprawdę. Przede wszystkim nikt nie wie, jak gdyby, kiedy będzie kryzys. Są pewne przesłanki i jak gdyby nawet o tym kryzysie, który teraz jest, no de facto wydaje mi się, że co najmniej od 2 lat mówiono, że w którymś momencie coś się stanie. I teraz czy w związku z tym, planując swoją karierę, powinniśmy brać pod uwagę sytuacje kryzysowe? Myślę, że jak najbardziej tak. Bo odpowiednie dobieranie pracodawcy również pod tym względem, bo wiadomo, że rozmawiamy tu w tych moich materiałach, pieniądze, możliwości rozwoju, logistyka dojazdu, jak jest w środku firmy, czyli jaki jest, nie wiem, współpracownicy, jaki planują zasady współpracy, czy firma jest przyjazna, benefity, możliwości, już rozwój powiedziałem, ale awans powiedzmy i tak dalej. Natomiast czy ktoś z nas brał do tej pory, jeżeli patrząc na swoją karierę, jak moja firma może się, jak potencjalny pracodawca, z którym chcę rozmawiać, może się oprzeć w dobie kryzysu, jak on może sobie poradzić z tym kryzysem? Wydaje mi się, że te poszukiwania i łączenia frazy kariera z nazwą określonej marki pokazują, że uważamy w jakiś sposób, że te firmy stanowią pewnego rodzaju bezpieczną przystań w trudnych czasach. I być może nauka wynikająca dla nas jest taka, że planując swoją karierę, planując to, co chcemy robić w perspektywie kilku ładnych lat w przód, należy również do tego równania całego dołożyć kwestię tego, co jeżeli będzie źle, co jeżeli zamkną sklepy, co jeżeli będziemy się znowu musieli izolować, co jeżeli nie będziemy, albo co jeżeli będziemy musieli pracować zdalnie, jaki pracodawca w moim obszarze zawodowym, w obszarze moich umiejętności, doświadczeń, tego, co chcę robić, wydaje się najbardziej bezpieczny z tej perspektywy. I to jest chyba takie na wynos z tego materiału dzisiejszego, że kolejnym krokiem albo nauką dla mnie również jest to, że teraz myśląc o zmianie pracy, myśląc kiedykolwiek o jakichś krokach dalej, w całym tym równaniu, układance, która się składa na podjęcie decyzji o współpracy z ewentualnym nowym pracodawcą bądź nie, jest to, jak on sobie radzi sobie w dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem.
Tyle ode mnie w karierowy wtorek. Jeżeli się podobało, będę wdzięczny za każdą łapkę w górę i komentarz, czy pod filmem, czy na LinkedInie. No i widzimy się w czwartek. Hej!